Cześć widzowie! Widziałem kilka zapytań o to, jak dodać kometę C2022E czy ZTF do Stellarium. Pytanie zasadne, bo domyślnie nie jest ona aktywna w aplikacji, dlatego przygotowałem dla Was ekspresowy poradnik, jak dodawać. Odkryte obiekty takie jak komety i asteroidy do aktualnej bazy programu Stellarium. Jeszcze szybciutka prośba do was o zostawienie polubienia i subskrypcji. Was nic to nie kosztuje, a mi bardzo pomaga w rozwoju kanału i tworzeniu dla was kolejnych wideo. Zakładam, że każdy ma już swoją wersję Stellarium na komputerze. Jeżeli nie, to możecie ją pobrać ze strony stellarium.org. Jest to program multiplatformowy, więc odpalicie go w każdym systemie. Jeżeli macie już swoją wersję Stellarium uruchomioną, to przechodzicie do okna konfiguracji. Uruchamia się je z lewej strony. Na liście dostępnych opcji wyszukujecie edytor układu słonecznego i naciskacie guzik Konfiguruj. Przechodzicie do zakładki Układ Słoneczny, następnie klikacie na przycisk Zaimportuj elementy orbitalne w formacie MPC. Otwiera się kolejne okno i wybieracie teraz, jaki typ obiektu Was interesuje. My szukamy komet, więc wybieramy komety. Następnie wybieramy typ źródła. Ja preferuję MPC List of Observable Comets. Następnie klikacie na przycisk Pobierz elementy orbitalne. Wczyta się lista komet. My konkretnie szukamy komety C2022E3ZTF. Zaznaczamy checkbox przy niej i dodajemy obiekt. Gotowe! Teraz sprawdzamy, czy kometa jest w naszej bazie. Najłatwiej to sprawdzić używając wyszukiwarki. Jeżeli jest, to znaczy, że wszystkie opisane kroki zostały wykonane prawidłowo. Omawiana metoda ma zastosowanie nie tylko do dokumenty C2022-E3ZTF, ale dla każdej innej, która jest nam znana bądź w przyszłości zostanie odkryta. Powodzenia w obserwacjach i czystego nieba Wam życzę. Cześć!